Tak więc dosłownie przed chwilą totalnie niespodziewanie w internecie pojawił się drugi i już finalny trailer filmu FNAF, który pokazuje masę mega ciekawych rzeczy, począwszy od animatronu w całej okazałości, pewnych szczegółów, bardzo ważnych szczegółów fabularnych, a także pod sam koniec Springtrapa we własnej osobie, we własnym kostiumie. Tak dokładnie o tym wszystkim dzisiaj wam opowiem, ponieważ przed wami moje kompletne wyjaśnienie drugiego traileru filmu FNAF. Na początek, sorry, że film bez kamerki, ale nagrywam go dość późno i trochę ciężko było mi to teraz zrobić, ale taki mini powrót do starego formatu, myślę, że możecie być zadowoleni. Zatem drugi, a zarazem finalny trailer filmu FNAF do internetu wleciał kuźwa 2 godziny temu, o 21 czasu polskiego. Teraz jest 23, a ja nagrywam film. Nie wiem, o co chodzi, bo ja nigdy nie nagrywam o tej godzinie, ale no, może być ciekawie. Tak więc cały trailer trwa lekko ponad 2 minuty i przedstawia kilka naprawdę interesujących rzeczy. I w bardzo ciekawy sposób się on zaczyna. Mianowicie na samym początku widzimy biuro ochroniarza placówki, które to widzieliśmy już w poprzednich trailerach, ale zwróćmy na nie uwagę jeszcze raz. Chociażby mamy tutaj ten słynny wiatrak z oryginału, który robił zasadniczo za 2/3 ambientu jedynki. Jest tutaj także słynny kubek po napoju, krótkofalówka czy telefon, więc coś czuję, że być może zobaczymy Fongaja w tym filmie, albo raczej usłyszymy, nie wiem, byłoby ciekawie. Co więcej, twórcy filmu na tyle mocno dbają o różne detale, że nawet na biurku znajduje się ten zwinięty papierek, który... albo folia, która również znajdowała się w oryginale. Niestety natomiast w trailerze nie widzimy tego, czy mamy tutaj ten słynny plakat Freddy'ego i spółki, ale mam nadzieję, że go tam zobaczymy, raczej możemy być o to spokojni. Następnie widzimy widok z poszczególnych kamer, chociażby mamy tutaj Pirate's Cove, które naprawdę fajnie zostało odwzorowane, czy na przykład ten słynny korytarz. Następnie otrzymujemy przedłużenie sceny z poprzednich trailerów, kiedy to postać znana jako Hank wraz ze swoimi ziomalami dosłownie włamują się do opuszczonego Freddy's. Jak się okazuje, okradają to miejsce, a jednocześnie dewastują je od środka. W sumie to było całkiem do przewidzenia i aż się dziwię, że nie wpadłem na to wcześniej. W chwili, kiedy cała czwórka ograbia Freddy Fazbear's Pizza ze wszystkich kosztowności, nagle widzimy postać Carla, czyli jednego z nich, który przyszedł tam, gdzie absolutnie nie powinien przychodzić i po chwili spotyka Chica. Wcześniej podejrzewam, że ma jakąś interakcję z duchem, który jakoś rusza tą szafką czy coś. Jak nie mam, jest to dusza, która siedzi w Chice, która chwilę później się pojawia i atakuje go, albo raczej to Cupcake go atakuje, skacząc mu na głowę. On dosłownie wgryza mu się w twarz, to jest naprawdę mega ciekawa scena i jestem ciekaw, czy zobaczymy tutaj jakby jumpscare Cupcake'a, chociażby taki, jaki miał we FNAF-ie 4. Myślę, że to byłoby po prostu na maksa ciekawe. Ponadto mega dobra informacja, wreszcie robią z Cupcake'iem coś fajnego, bo w sumie poza FNAF-em 4 to on nigdy nie miał jakiegoś ważnego zadania, jakiejś ważnej funkcji. We FNAF-ie Plus mógł ją mieć, no ale niestety wiadomo, co z FNAF Plusem się stało. Następnie znów widzimy pierwszy dzień Marka Schmida w pracy, kiedy wraz ze swoją siostrą Abby przyjeżdżają do opuszczonego Freddy Fazbear's Pizza i w międzyczasie widzimy jego rozmowę z Michaelem Afton... Kuźwa, Michaelem Aftonem. Jak tak dalej pójdzie, będę miał dramę. Z Williamem Aftonem. Czytaj po prostu tutejszą wersją Williama Aftona. Czytaj Steve'em Raglanem, ale raczej gościu po prostu się podszywa, albo nie wiem, zmienił imię i nazwisko czy coś. No to jest William Afton, tak? A co więcej, kudłaty nawet. Kto ma wiedzieć, ten wie. Tak więc Mike rozpoczyna swoją nocną zmianę i widzimy kolejny widok z kamer, który przedstawia main stage, czyli miejsce, w którym znajduje się oryginalna trójka animatronów, dokładnie tak jak w grze. Następnie znów widzimy scenę z Abby, która poznaje Freddy'ego po drodze i tutaj chcemy się na moment zatrzymać. Otóż Abby mówi hello. Hello? I to bardzo skojarzyło mi się z tym, jak Balloon Boy mówił hello w dwójce albo chociażby z dźwiękiem. Hello? Właśnie Balloon Boya, za pomocą którego wołaliśmy Springtrapa w trójce. Jakby posłuchajcie, to jest bardzo podobne moim zdaniem. Hello? Hello? Taki szczegół, a cieszy. Welcome to Freddy's. Have you met them yet? Met who?
Następnie Mike przemierza korytarze placówki, chociaż widzi ten naprawdę piękny, vintage'owy plakat z lat 80. przedstawiający oryginalną czwórkę animatronów. Freddy Fazbear's Pizza, przygotuj się na Rocka. I w międzyczasie rozmawia on z policjantką Vanessą, która będzie ponoć ważną postacią fabularną w tym filmie. Ją widzieliśmy w poprzednim trailerze, kiedy ta przyszła do Freddy's i tutaj przeprowadza wywiad z Mike'em, pytając się go o zamordowane dzieci, ale on o niczym nie wie. Aczkolwiek oczywiście wcześniej przedstawia mu wszystkie cztery główne animatrony, począwszy od Foxy'ego. Naprawdę on wygląda super. I tak samo jest taki w miarę poniszczony jak w jedynce. Następnie Bonniego, Chickie i Freddy'ego. Nie wiem czemu tak się tym jaram, ale się jaram. Chwilę później widzimy nawet ich wszystkich performujących na scenie, przecież to jest super. I w tym momencie przedstawione zostaje nam kolejne nagranie VHS z lat 80. przedstawiające placówkę jeszcze za czasów, kiedy działała, i w połowie nagle pojawia się na moment taki przebłysk Freddy'ego. Nie wiem, o co tu chodzi. Who is this dude? A w tle słyszymy, jak Vanessa opowiada o incydencie, który miał miejsce w placówce w latach 80., kiedy ktoś zamordował piątkę dzieci, a następnie pizzeria została zamknięta i nigdy nie była otwarta ponownie. Czyli tutaj mamy pierwszą, większą różnicę względem filmowego FNAF-a, a growego FNAF-a. Tam po morderstwie dzieci otworzono kolejną placówkę, jeszcze kolejną, Dom Strachów, Mega Pizzaplex i tak dalej. Tutaj prawdopodobnie, bo nie wiemy też wszystkiego, Freddy Fazbear's Pizza zostało zamknięte na dobre po incydencie z zabitymi dzieci, po MCI. Szczerze, jest to mega fajny twist fabularny i też całkiem ciekawie impaktuje na historię, którą tutaj zobaczymy. Otóż Mike w ogóle nie wiedział o tych morderstwach i o tym, co tak naprawdę wydarzyło się we Freddy's. A co więcej, zdecydowanie ta właściwa akcja filmu, kiedy już poznajemy Mike'a, miejsce ma grube lata po morderstwach, na przykład w latach 2000. Wiecie, Afton zamordował w latach 80., teraz jest kimś mega ważnym, ale nikt mu nic nie udowodnił. Mike o tym nie wiedział. I teraz z jakiegoś powodu będzie robił jako ochroniarz tej dawno zamkniętej placówki. Jako tako się to trzyma, a z drugiej jako tako nie. W sensie ona nie dokładnie mówi o piątce dzieci, tylko o części dzieci, więc może będzie ich więcej w filmie, zobaczymy. A następnie widzimy rozmaite przebitki na Mike'a w różnych sytuacjach, m.in. kiedy spotyka duchy dzieciaków w lesie, albo kiedy jest przykuty do tego dziwnego czegoś i jego twarz zaraz zostanie zmasakrowana przez maskę na sterydach. Generalnie strzelam, że ta scena może być takim trochę odwołaniem do Death Screenu z pierwszej części. Mianowicie myślę, że tutaj Mike zostanie zjumpscarowany, w sensie animatrony wezmą go i następnie, nie wiem, zabiorą na zaplecze i coś takiego z nim zrobią. To by było mega ciekawe, ponieważ dowiedzielibyśmy się wreszcie, co dzieje się po śmierci bohatera we FNAF-ie. To by było mega goat moim zdaniem. Następnie po raz pierwszy widzimy postać Max, która widzi jednego ducha zabitego dziecka, który prowadzi ją do Freddy'ego. I tutaj dochodzi do pewnego bardzo ciekawego momentu, ponieważ ta podchodzi bliżej do Freddy'ego i zagląda mu do pyska, a stamtąd wychodzi ręka tego dziecka. Ciekawe, jak tą scenę rozwiną w samym filmie. Myślę, że będzie to naprawdę mocne, ale bardziej spodziewałem się jakiegoś jumpscare'u. Ponadto bardzo ładnie widać tutaj ten endoszkielet Freddy'ego w środku. Ząbki na zewnątrz i ząbki wewnątrz. Później widzimy już trochę mniej ciekawe rzeczy, mianowicie Foxy'ego, który wychodzi na polowanie z tymi okropnymi czerwonymi oczyma, ale dobra, mogę to przeboleć, jeżeli film będzie dobry. Następnie widzimy Mike'a na korytarzu stojącego z łomem. Jak gdyby zdaje się, że to może mieć miejsce już pod koniec filmu, kiedy Mike wychodzi na jakąś walkę z animatronami czy coś. I na przykład będzie tutaj walczył z Bonnie i Bonnie dostanie od niego z tego łoma. Na przykład może być tutaj sytuacja pokroju tego, jak Afton niszczył animatrony w 93 roku tuż przed tym, jak stał się Springtrapem. Wiecie, te minigierki z FNAF 3. Potem znów widzimy tą samą scenę z poprzedniego trailera ze znanym youtuberkiem i Golden Freddy. Następnie mamy Chickę, która jest jakaś taka w nie najlepszym humorze coś i nie ma aż tak czerwonych oczu. W sumie git. Potem znów widzimy Vanessę, która zostaje przez kogoś zaatakowana i to może być albo Freddy, albo Springtrap. Do tego przejdziemy trochę później, bo zaraz będzie coś fajnego. Dalej mamy Abby uciekającą przed Foxy. Następnie Mike'a, który gdzieś biegnie, oraz Foxy'ego, który gdzieś biegnie. Gdyby w tym filmie znajdowała się scena, gdzie Foxy biegnie w ten swój memiczny sposób z jedynki, to byłbym w niebo wzięty. Aczkolwiek później miejsce ma naprawdę interesujący twist, ponieważ Vanessa mówi, że jest już za późno, a on nadchodzi. Kto nadchodzi? Kuźwa, stary Springtrap, William Afton. Bowiem na przestrzeni kilku ostatnich sekund trailera widzimy Mike'a uciekającego przed Aftonem w kostiumie Springboniego, który ma nóż w rękach. I okej, to jest chyba najlepszy element tego trailera. Przyjrzyjmy się tutaj trochę bliżej. Jak gdyby strzelam, że są tutaj dwie możliwości względem tego, co tutaj widzimy. Z jednej strony trailer może sugerować, że
Mike stanie twarzą w mordę ze Springtrapem, który w sumie jeszcze nie jest tym Springtrapem, raczej strzelam, że jest to Afton przebrany za kostium Springboniego. Zauważcie, że on nie jest taki pognity, nie jest Springtrapowy. Springtrap był zmasakrowany, zgniły, miał te wszystkie flaki i tak dalej. Ten jest czyściutki, w sensie w porównaniu do Springtrapa, bo oczywiście to jest bardzo zepsuty kostium, ale jest taki ładny. Jak gdyby wygląd tego Springboniego absolutnie nie sugeruje, żeby jakiś człowiek został tam zmierzony przez endoszkielet. Myślę, że to się jeszcze nie wydarzyło, to może się wydarzyć w tym filmie, gdyby tak pod koniec miał coś takiego miejsce, bo jeżeli w którymś akcie, jak nie mam w trzecim akcie filmu, zobaczymy Aftona w kostiumie, to być może pod koniec zmieni się w Springtrapa. To by było przecudowne, na pewno bym to obejrzał. Z drugiej strony być może trailer trochę nami manipuluje i to tak naprawdę są jakieś flashbacki do tego, co działo się wcześniej, na przykład do mordy z Aftona i widzimy tutaj Williama Aftona mordującego dzieciaki. Bo jak wiemy, zrobił to właśnie w kostiumie Springboniego. Szczerze nie wiem, trochę się domyślam, ale musimy na to jeszcze trochę poczekać. No i w tym momencie trailer dobiega końca. No i w sumie to by było na tyle, sam trailer pokazał kilka ciekawych rzeczy. Kiedy zobaczyłem Springtrapa po raz pierwszy, powiedziałem sobie, wow, muszę obejrzeć ten film jeszcze bardziej. Tak więc do filmów FNAF pozostało niespełna 2 miesiące. Widzowie, to będzie mocne, musimy to zobaczyć. Napiszcie swoje zdania w komentarzach w tym temacie, a tymczasem trzymajcie się do kolejnych filmów, wpadnijcie jutro na kanał, bo pojawi się coś fajnego. I po weekendzie także, taka nowa seria, trochę nowy format. Myślę, że to może siąść wam. No, zobaczycie po weekendzie, trzymajcie się.